Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, rozmawiamy o propozycji ustawy Prawo o zgromadzeniach, o propozycji przypominającej standardy białoruskie i prowokacyjne. Dalekie od demokracji i dalekie od praw obywatelskich. Z czego wynika wydłużenie czasu rejestracji manifestacji w urzędzie? Co utrudnia oczywiście organizację spontanicznych zrywów obywatelskich? I następne pytanie. Dlaczego zamiast zwiększenia odpowiedzialności poszczególnych osób za ewentualne szkody wyrządzone podczas manifestacji, została zwiększona odpowiedzialność organizatora za ewentualne szkody? To wszystko kładzie się cieniem na Polską, na budowanie polskiej demokracji, w szczególności w tej ustawie Prawo o zgromadzeniach. Dziękuję.